A kurwa z tym. A błąd Ja to robię czysto pod kątem. Pracę społeczną odrabiałeś, to prawda? 18 lat mieliśmy, świętowaliśmy 18-kę kumplanie. Co trzeba mieć w głowie? Kuzyni mówi, co ty młody odpierdalasz, kurwa? Co to ma być? Ja przeżywałem to samo. No, teraz słowy 7 punktów. Ja wiem, że, że u mnie byłoby podobnie, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. witam serdecznie, witam. Ciebie i twoich widzów, tak, bo streamek leci, także witamy serdecznie. Na ja takim... również witam ciebie i twoich widzów. Tak, dzień dobry. Taki podkaścik, myślę godzinka, godzinka z groszem, porozmawiamy sobie na, na inne tematy. I tutaj na start ja chciałbym się przedstawić jako, nie jestem dzisiaj tutaj jako Tommy Nelson, RPGłowa, tylko normalnie Sebastian. Cześć, o tak, więc nie będziemy gadali. Przepraszam. Nie będziemy gadali zbyt dużo o GTA. Wiadomo, nawiążemy do tego, bo jest to głównie tematyka naszych tych, ale chciałbym bardziej też, żebyś. Powiedział nam coś o sobie, więc będę miał kilka pytań na temat Ohoho. tego, e, jak to wszystko wyglądało Kurde. Kiedyś może i tak dalej, zobaczymy. E, na start chciałbym powiedzieć tak, więc ja nie jestem RP głową, ale chciałbym się dowiedzieć, kto jest dzisiaj naszym gościem. Czy Marcin, czy Tiger, eee, czy Kinzo, dzisiaj Tiger czy Scott, czy Tiger, dzisiaj Tiger Scott. Scott. Czyli lecimy tak. bez, bez RP głowy, rozmawiamy na normalne, ciekawe rzeczy. Dobra. Nie, tak... no, ale trzeba będzie też na pewno coś poddymić. Bo tak, oczywiście. Wiesz, oczywiście. mamy na pewno parę takich tematów, co, coś się wczoraj wydarzyło i ogólnie są na dniach, że też na pewno wiadomo, coś, tak, coś, tak. Żeby coś na pewno. Nawiążemy. Bardziej, nie? Tak, oczywiście no. jak najbardziej nawiążemy, ale na starcie ja chciałbym dowiedzieć się, jak to wszystko inaczej. No bo to, że masz Marcin na imię, to wiemy. Nazwisko też, kto ma znać, ten zna. Jeździsz BMW, masz kobietę mieszkasz no. sobie w małej miejscowości, to chyba wszyscy wiedzą, więc to nie jest tak. raczej nic ten. Polenta ja dowiedzieć... Radzy i najlepsza drużyna trzeciej ligi, tak? O, dokładnie. Ja bym chciał się dowiedzieć mniej więcej yy, na zasadzie takiej, jak to się u ciebie zaczęło, że ty w ogóle zacząłeś streamować? Czy to było tak, że tak jak ja sobie odpaliłem streama i Pewnego pięknego dnia wpadłem na Nitro, dzięki któremu bardzo dużo zyskałem. De facto wtedy nawet nie wiedziałem, kim jest Nitro, jeżeli ma być sery, bo nie byłem YouTube'owym gościem. Można powiedzieć, że, że dostałem takiego boosta, który mnie pchnął, że powiedzmy dzisiaj sobie streamuję. Czy u Ciebie też tak było, że kogoś trafiłeś, kto powiedzmy delikatnie pomógł na starcie, czy wszystko sobie zaczynałeś znaczy, od Wiesz zera? co? Ja to zacząłem sobie od zera, bo ja pracowałem w Szkocji na kopareczce i robiłem po nocy dużo, dużo nocek pracowałem i tak sobie śledziłem scenę. Zainteresowała mnie właśnie tematyka tego roleplayu, bo tam właśnie Nitro coś grał i pamiętam, dużo też ciebie oglądałem na wyspie, jak na przykład wy tam odgrywaliście, nie wiem co dokładnie, już nie pamiętam, ale tam jakieś mafijne spotkania, mieliście taki bunkier, nie? I ty tam pamiętam, tam dużo się działo wtedy, takich dramek i w ogóle to, to się fajnie oglądało. No i jakoś kiedyś wpadłem na pomysł, sobie z trzema, sorry, z dwoma ziomeczkami, trójka nas była, żeby. Kurwa spróbować w roleplay zagrać, nie? I tam okay. zaczęliśmy grać sobie na jednym serwerze, drugim mi się to spodobało. Później wylądowałem na Atomiku, to poznałem taka, jeszcze nie streamowałem. Poznałem Jeffiego, też nie streamowałem. I zacząłem streamować tak jak na strefie, dopiero, już grałem, nie? To już wtedy znałem taka, już z takim się dobrze w miarę trzymałem. Yy, te Nitra znałem, z Bulim też miałem kontakt, bo Buli to mnie zapamiętał, bo ja u niego WLK zdawałem ogólnie jak w robocie na koparce byłem i trąbiłem, mówisz, zdając, zwołując na ten na strefę. No i tak samo podobnie jak ty mówisz, podobny schemat, nie? Ja też to nieraz mówiłem, że tutaj tro jako nitro i taku. No to duży wkład mieli w to, że zacząłem streamować i że się rozwijałem, bo no dawali te liczby, nie? Tam na początku streamowałem, pamiętam pierwszy miesiąc to tak dla 20-30 osób, a później to tak wystrzeliło, że już tam było, wiesz, jakieś 300, 200, 500, gdzieś dobijało. No i stwierdziłem, że Bo rzucam rośnie. robotę. No i sobie rzuciłem robotę. Full time. I no i tak. spoko, fajnie. Ja, ja uważam, że jeżeli ktoś mówi, że no, ja to sam zacząłem, ja to yy, taki byłem super, że mnie zaczęli ludzie oglądać. To jest gówno prawda. Każdy z nas został przez kogoś, można powiedzieć, wybustowany. To wcale nie oznacza, że jesteśmy atencjuszami. I, I to jest właśnie takie ciekawe, bo, bo każdy gdzieś tam sobie zarzuca, a, bo ty wypłynąłeś przez tego, a ty wypłynąłeś przez tamtego. Wiadomo, jeżeli ktoś dosyć mocno wkłada głowę do dubska i, i, i li, że już nie będę mówił jak to, bo, bo szkoda tutaj, a może powiem. A nie, nie. No, no, są wie. schematy streamerów, którzy Słuchaj, liżą i... tylko po to, żeby mieć zasięgi, nie? Tak, tylko Wiesz. najgorsze jest z tego wszystkiego to i, i uważam, że to jest taki podstawowy błąd, że robiąc takie coś, jak później powiedzmy sytuacja się odwróci, że nagle się. Nie odgrywa z tą osobą, to, to liczby lecą w dół, na łeb, na szyję, i myślę, że to jest problem ludzi, że idą taką drogą. Lepiej, właśnie, obrać sobie taki schemat jak ja czy ty. Wydaje mi się, że też jesteś jednym z nielicznych obecnie streamerów, którzy nie są uzależnieni od kogoś. Mam tu na myśli to, że niezależnie czy ty, nie wiem, biegasz z jakimś tam większym streamerem, czy, czy nie biegasz, to gdzieś tam te liczby utrzymujesz. I nie musisz tak naprawdę pchać się, nie? Gdzieś tam z butami. a jest dużo, no, wiesz, dużo, ludzi, którzy do się i... jesteśmy, nie? To wiesz, to też wydaje tak inaczej. Według mnie to dla takich, kurde, no, mentalnie dzieci jest schemat, który no wiesz, że o, będę komuś lizał dupkę, żeby były liczby, bo, bo to jest fajne, fajne, łatwo, łatwo. Ale no ja wolę mieć mniej widzów, ale robić coś swojego, nie wiesz, żeby mnie oglądali, a nie że przez pryzmat. A bo on gra kurwa z tym, a bo on ten. Wiesz, zawsze lepiej 300 swoich niż kurwa 1000 jakiś, yy, co ci spamuje piPOBLUSI, nie. No Dokładnie, ja jestem tego samego zdania, więc bardzo fajnie, że, że się tego trzymamy schematu. I im więcej takich osób, tym lepiej. Chociaż i tak pewnie znajdą się ludzie, co powiedzą, o Część pierdoli, a, a biega za za Grandy, ma Tiger pierdolę. Ale no kurwa, no gramy na tym gramy samym razem lubimy się, więc jaki problem, no. nie? Też tak uważam. E, dobra, bo tutaj mam też y, od marynarza komentarz, że, że pracowałeś z jego ojcem, że pracę społeczną odrabiałeś. To prawda? Nie, to nie, nie, Marynarz, nie. Marynarz! Tak myślałem, że nie jest. Nigdy nie miałem żeby... żadnych tych, żadnych no, przypałów no, przyznaj się, przyznaj prawnych. się. Za... A, jaki największy przy... A jaki miałeś największy przypał? Taki naprawdę przypał, przypał. Ale że życiowy. No na przykład, nie wiem, zawinęli cię na dołek, bo mnie na przykład zawinęli, albo wiesz, no cokolwiek takiego przypałowego, co potem były jakieś konsekwencje. Nie mówię tu o tym, że że Nie wiem, zabrałeś koleżance kanapkę w szkole i, i uwagę dostałeś do dziennika. Tylko mówię serio o takim czymś, wiesz, przypałowym takim. No, że naprawdę albo starzy się mega w kurwili, e, albo, albo coś tam musiałeś, musiałeś nie wiem, zapłacić. Coś takiego, wiesz, jakąś, nie Nie konstatę. będę takich ostrych tych gdawał, bo to wiadomo, jesteśmy na platformie, jakie jesteśmy. No, wiadomo, ale za wiadomo. dzieciaka dla beki kiedyś, najebani. 18 lat mieliśmy, świętowaliśmy osiemnastkę kumpla nie, w lasku uh -huh. i w dzień się już napierdoliliśmy, że była taka 17-18, my dopiero szliśmy na koncert, bo tam jakiś koncert był u nas kurwa w Mieścinie, no i to i stał, ale to i to i był toj na złotówki, toj toj a my złotówki nie mieliśmy, toj toj, toj toj... zacząłem go kopać. Jakaś baba zadzwoniła na policję, wpierdolili się do, po nas na ścieżkę rowerową, normalnie nieoznakowanym, kurwa kryminalni, Wyskoczyło dwóch czy trzech chłopa, już wtedy nie pamiętam. Też tylko w samych takich kamizelkach jak undercover. Od razu do nas ręce na maskę, my to za gówniaka, nie? Ja mm -hmm. jeszcze mam rodzinę w policji, nie? I ogólnie <laughs> miałem później taki przypał, nie? Miałem przypał, dzwoni później do mnie kuzyn i mówi: Co ty młody odpierdalasz, kurwa, co to ma być? Nie? I tam mnie jebał. No i skończyła się nam impreza, że kto był nieletni, to ich na dołek wzięli, mnie puścili, bo... Ten się letni wzięli znajomości. na dołek, nieletnich puścili. Yy, letnich, tak, nieletnich wzięli na dołek, letnich A puścili. No, A, czyli odwrotnie. Tak, nie, nieletnich poniżej... wzięli na dołek. Okej, okay. okej, okay, no, okay, okay. no. A ty na dołku Wiesz. byłeś kiedyś? Nie, nigdy nie byłem. Nigdy, nigdy nie na byłeś na dołku. Nie. No i nie, nie życzę ci tego... Je... Myślę, że... Nie, za dużo tych akcji było jakichś ten, ale nigdy nie było tak, że... Wiesz, na przykład kiedyś moje spiny jakieś były pod klubem, kurwa, ze 3 lata temu, pamiętam, czy cztery, i z ziomeczkami spinamy coś tam, się z policją gadamy i baba mówi, kurwa, że do mojego ziomka bo on rowerem, przyjechał do nas, że on hmm. jest nietrzeźwy, że będzie mandat Stów. Ona mu pisze w ten, y, policjant i policjantka ja też siedzę w radiowozie i plus mój ziomek nie, i pisze mu mandat 500, a ten kurwa z plecaka policjantowi podpierdala, kurwa, energetyka, nie? I my wy wychodzimy z tego radiowozu, a ziomek do mnie mówi: Ty, energetyka im podjebałem, chcesz łykania, a ja mówię: Kurwa, stary, nas zaraz zamkną przez ciebie, nie? No ale to za dzieciaka takie śmieszne, no, śmieszne akcje się robiło. No tak, żeby przypał jakiś, to nie, to nie dla mnie, nie. Okej, tak. okej, okay, okay. no mi też, ja też w sumie miałem taką historię przypadkową, ale to jest nie o mnie, ja kiedyś opowiem swoją historię, ludzie już słyszeli. Ja chciałbym zapytać dalej, bo okej, okay, zacząłeś sobie streamować, porzuciłeś robotę yy, i wróciłeś do Polski, tak? Bo siedziałeś za granicą. Tak, tak, bo nie dało się wyżyć jako streamer zarabiając w polskich walutach, do, no, rysuję, wiesz, w UK nie dało tak, się. Tak, nie? tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie bez sensu. Okej, okay, wróciłeś, yy, wtedy już z obecną dziewczyną byłeś, czy dopiero po powrocie ją poznałeś? To nie, bo to nie, też po powrocie poznałem, bo. A to opowiedz nam, jak poznałeś, bo jestem bardzo ciekawy i będę no chciał to ja mogę zaraz do ja tego to tematu, opowiad... Proszę bardzo. Ja to nieraz opowiadałem. No ogólnie ja stwierdziłem, będąc tam, nie, że ja tam miłości życia nie znajdę, nie. A to bo prawda, sam... że Brytyjki są takie, wiesz, niezbyt atrakcyjne nie są niezbyt Nie są zbyt atrakcyjne. Kobieta... Tak, nie, nie są zbyt atrakcyjne to raz, a dwa, no, są dziwne. Okej, okay, dziwne, dziwne, to znaczy? I, i lubią, to masz na myśli dziwne. Są łatwe też do tego, bym powiedział, niektóre, nie? Ciężko jest znaleźć taką przyszłą żonę, o tak powiem, nie? Okej, okay, okej. Okay. Wiesz, taką szanującą się, fajną, jeszcze ładnie wyglądającą i w ogóle, no ciężko z tym jest, nie? Po prostu. Okay, no ale wracając... W zasadzie, brzydkie w chuj i na fiutach chcą skakać, czyli to, co powiedziałeś. Czyli mamy znaczy, twierdzeniem... ja tu bardziej bym powiedział, że... To, co teraz w Polsce się dzieje, że małolatki się tak stroją, że wyglądają na dużo starsze, mm -hmm, to za granicą już to było w chuj lat temu. Okej. Okay. Czyli teraz dopiero w Polsce to przychodzi. Przyszło do nas, wszystko przychodzi po 10 latach, no ale to fakt, nigdy nie wiesz, no. kiedy wyjdziesz na imprezę, wrócisz się, okaże, że jutro masz Pandora Gate na chacie. I, I nie, nie jesteś w stanie ocenić, to prawda, nie? Wystarczy popatrzeć sobie gdzieś po Instagramach innych rzeczach, jak to, jak to wygląda. Kłamstwa z wiekiem też raczej nie są teraz problemem. No, idąc, idąc sobie gdzieś tam dalej tematem, e, kupiłeś sobie autko, tak? Jakiś czas. No, temu. No kupiłem. Rozumiem, A, tak. że po prostu e, jakby no dorobiłeś się streamując, tak? Czyli można zarobić nie. na tym. Nie, okej. Okay. Znaczy, bo to też mało osób wie te, o tym. Patrzy o, na mnie, no kurwa, przez pryzmat tego, że ja na przykład się dużo w gierkach w tych kurwiałem, nie? To <laughs> ja zawsze miałem z tego takie podejście, że no kurwa, ja IRL. 5 lat w Szkocji pracowałem, kurwa, wszystkie roboty robiłem, wiesz, i to różne, nie? Bo trzeba było zapierdalać, żeby przeżyć. Wiesz, dla mnie też nie ma problemu, jakby mi się kurwa streamowanko skończyło, to bym sobie poszedł do normalnej roboty i bym sobie dał radę, nie? No, no tak, i no, też pracowałem tam 5 lat, tej ja, tej po tej roku, tej ja po roku, ja po roku jeździłem nową foką kurwa, dwuletnią, wiesz, w Szkocji. Lubiłem oszczędzać pieniądze i też jak wróciłem do Polski, to ja miałem dość spore zaplecze finansowe, nie? Okej. Okay, no. okay. Czyli I to czyli... nie jest tak, że wiesz, ja dlatego mnie wkurwiają niektórzy też jak nie wiedzą czegoś o kimś, a jest pierdolą. taka, wiesz, takie pierdolą, nie? I oceniają tu... z góry, tak. Wiadomo, no a tu trzeba nie? było zapierdalać, trzeba było się dorobić, ale łatwo ma z tych streamów. O, wower teraz pisze, że mi dał dużo. <laughs> a tak naprawdę, no ja wiesz, wróciłem do Polski, kurwa, ja miałem, nie wiem, z... No kilkadziesiąt koła zaoszczędzone, nie okay, jak Audi no, sprzedałem. tam nieważne jakby... Nie, że, nie, tylko wiesz, fajnie. dla mnie to tam po prostu, okay. nie, że ludzie trzeba oszczędzać, kurwa, i mieć coś w głowie, nie. Ale to, po że prostu. wiesz, pracowałeś ciężko i tak dalej, na pewno też daje ci dużego plusa, bo jak się kiedyś, załóżmy, skończy streamowanie, no to jednak będziesz gotowy na to, żeby, żeby iść do roboty. Moim zdaniem najgorzej mają ci, którzy właśnie w młodym wieku jeszcze nie popracowali ani, nic, zaczynają, kurde, karierę, wiesz o co chodzi. Streamerską, no, no. czy influencerską, czy jakąkolwiek inną. Nie są jacyś ogarnięci, nie, nie zainwestują pieniędzy, które, które gdzieś tam zarobili, tylko lecą sobie. Nagle wszystko, wiesz, z dnia na dzień z internetu cię mogą skancelować i cię nie ma człowieku. Tak, ja nie dostajesz pana, jakiejś. Idziesz do roboty i kurwa, nie wiesz za co się złapać, tak? Bo, bo tak naprawdę nigdy nie pracowałeś ciężko. Ale uważam, że idąc tematem ciężkiej pracy, to uważam, że praca streamera, czy Influencera, czy kogokolwiek takiego z branży, powiedzmy tutaj internetowej, nie jest łatwą nie jest łatwym kurwa ee, łatwym chlebem, no. Naw no A teraz całe... ludzie ci powiedzą, co on gada, bo siedzi przed komputerkiem nic nie robi. Ale żeby to ludzie oglądali, żeby liczby kręcić, no to jednak trzeba coś robić, nie plus teraz każdy chce być streamerem, więc tych streamerów jest na pęczki. Kiedyś też było no. ich mniej, więc to też inaczej wyglądało. I, i no to nie jest takie. To nie jest takich opsiup, nie? Więc jak no ja ktoś też myśli, uważam, że... że to nie jest wcale takie łatwe. Jak ktoś myśli, to że, że to jest, wiesz, odpalam dużo. gierkę, siadam do komputera i jechanka, no to zachęcamy do, do zrobienia czegoś takiego. Jeżeli w pierwszym tygodniu będziecie mieli Average 100, to wam po 5 koła odpalimy. <laughs> e... Ale sami, bez żadnych hostów, bez niczego, no to jest, to jest niemożliwe do, do, wykonania, no chyba, że stu kumpli znajdzie i z nimi się potem sianem podzieli, no to wtedy fakt, jest OK. Tak, bo takie chodzenie po streamerach i pisanie, wbijcie na streama Marianka248, bo ma streama, to nie, w ogóle nie pomaga, jak coś, nie? No nie pomaga, nie pomaga zdecydowanie. <laughs> Kurczę, miałem, miałem, jeszcze jeden temat i mi teraz wypadł przez to, że rozpoczęliśmy ten wątek. Aha, właśnie, o tym aucie. kupiłeś sobie tą furkę... I co, jesteś zadowolony? To było takie jakieś tam automarzeń? Jak to wygląda? Znaczy, mówiłeś, porobiłeś sobie chyba ją z zewnątrz, nie? Czy coś takiego? Znaczy ona była Jak dobrze to zrobiona, wygląda? bo ja ją kupiłem od ziomka, który, no nie będę mówił dokładnie od kogo, bo dużo ludzi teraz to ogląda, ale kto mnie no dłużej tak. ogląda, to wie od kogo ja mam ten samochód. I no jestem zadowolony, nie? Ale wcześniej jeździłem Audi A5 z tego samego rocznika, full black edition. Też nie narzekałem, zajebista fura. Jeszcze wcześniej miałem Forda Fokusa. W Estelajnie, to też miało sztywne zawieszenie, też fajnie zapierdalało, Na uliczki to kurwa była bestia. Ja tam nie jestem taki, że o, BMW Team i tak dalej. Kurwa, no teraz mam BMW, fajnie się jeździ i tyle, nie. Ja też dobry nie, nie jestem może jakoś super BMW Team, też mam BMW i polecam. Uważam, że bardzo bardzo fajnie się bardzo fajnie się jeździ, ale to. A jak to tam wyglądało? Jaki tam jest silnik? Ile koni masz? Jak to Ja mam 2.0, ma... ale na sporcie mam z 240. 240. Mandat już jakiś yy, gruby był? No, 407 7 punktów. Największy 40... do tej pory taki. 400? No. Ue, no, to nie tak źle, no. Nie, ja no, pra... no ale wiesz, jak ty, jakbyś chciał sobie furkę umyć i osuszyć, wyjechać kurwa na ulicę i dać do 70 paru, a tu nagle ci kurwa chłop wyskakuje, bo sobie motorkiem przyjechał, kurwa suszyć, nie? No. no. W niedzielę ty. No. <laughs> Słyszą, słyszą. Chociaż u mnie i tak nie jest, nie jest, takie policyjne miasto, ale ty masz, ile tam mieszkańców u ciebie jest? 15 koło gdzieś. A, czyli taka, taka ten, gdzieś tam... E, ale mery. u nas Rancho nagrywali, o tak ci powiem. Jak ktoś tak? Rancho oglądał, to tam często mówili, że jadą PKS-em do Radzynia. No, to tam to było o tym okay. moim Radzyniu, tak. Okay. Ja jestem ambasadorem no. mojego miasta, ja się go nie wstydzę, tak. Nawet to jest wiesz. 15 000, tu dobry to przekaz jest... leci. Spoko. Nie no, Orlenta Razin dzięki mnie to bardzo dużo ludzi poznało. Tak to wcześniej nikt kurwa nie słyszał o tym klubie sportowym. Jestem prezesem, to, o już piszą. A to która, która liga? Trzecia, tak? Ta trzecia. No, Ej, no to tutaj, trzecia liga to już, już coś tam można zobaczyć, nie? Najgorzej to tak jak u mnie, kurwa, kurnik Konin. W czwartej lizę się kopał jeszcze chyba z rok albo dwa temu nie wiem jak Ta, to jest. Tak, Hutnik Konin jest taka drużyna? Górnik, górnik, górnik. A, górnik. Górnik Konin, no. Ale, ale ja nie jestem jakoś tam fanem polskiej piłki nożnej uważam, że... E, Kopią się po czołach, no, tak w skrócie i. Ogólnie teraz, od, nie wiem, czy też tak masz, że od streamujesz, to czasu na takie swoje gdzieś tam. Mało, e, no. Personalne rzeczy. Jakieś... Jest bardzo mało, nie. Ja na przykład, jest, mnie, jest dużo mniej niż kiedyś, jak się do normalnej roboty chodziło, tak szczerze. No z, też tak uważam i, i zdecydowanie więcej pracujemy niż w normalnej robocie, nie wiem jak ty tam godzinowo wychodzisz, ale ja miałem na przykład chyba grudzień albo listopad taki słabszy, bo nie wiem, krótsze streamy robiłem i tak dalej, też nie chciałem ludzi męczyć, wiesz, 10 godzin i tylko, ale wolałem krócej, ale żeby było cały czas coś się działo niż wiesz, ciągnąć tego streama jakoś długo, to i tak chyba zrobiłem 200 godzin. A ile masz w robocie? 160, tak? Miesięcznie? No 160 jakby... przy 8 godzinach, nie. No, no właśnie, więc. No, jakby tam, no w tak tym to już... bardziej, że wiesz, my z soboty, niedzielę też streamujemy, nie? No Święta, tak, tak. kurwa, nie, nie ma tutaj. Znaczy no wiadomo, no święta to nie wszyscy streamują, nie? A czy ale ludzie no... rozumieją akurat takie rzeczy gdzieś tam jak święta, jak nie odpali streama, to ten, ale, ale jak przyzwyczaisz widza do, do tego, że streamujesz codziennie praktycznie, no to wiesz, to później jak nagle. Robisz dwa trzy dni wolnego, to jest takie zderzenie z rzeczywistością, że kurwa no trzy dni to jest w chuj, nie. Wiesz, codziennie masz kogoś i nagle trzy dni go nie masz. I jest. Takie takie to dziwne uczucie. No ogólnie systematyczność w tym zawodzie według mnie jest najważniejsza, nie? Mhm. Że jak już. Jak ktoś się interesuje tym, jak zostać streamerem, to najważniejsze, bo często też jest tak, nie wiem, czy ty dostaniesz, na przykład czasem wchodzi ci ktoś na czat i a, daj jakieś rady dla streamera, jak zostać streamerem, nie, no to najważniejszą radą to jest systematyczność, na, żeby na nawet jak masz jednego, pisa. no właśnie wiesz, że streamować codziennie, w jakieś godziny ustalić kurwa i jedziesz, nie, kiedy możesz, to streamujesz i lecisz z temacikiem kurwa, a nie się opierdalasz. Za darmo nic nie ma, u. To prawda, to prawda. Trzeba, trzeba zapierdalać. Ja w sumie taki, ja jak zaczynałem, to tak robiłem, że ja zapierdalałem po 360-370 godzin w miesiącu. Jeszcze ja to przed za, robotą. Za czasów, za czasów strefy i, i później wyspy. Też ciekawe jest to, że wszyscy wracają gdzieś tam do tej wyspy, nie? Wyspa RP, Wyspa RP. Jak, jak była Wyspa RP, to każdy narzekał, a teraz każdy by chciał, żeby Wyspa A każdemu RP... brakuje, no. Tak, wyszła no znowu. I... Dobra, ale to jeszcze sobie przejdziemy do tematu NGT, na pewno coś tam pogadamy, ale jeszcze chciałbym się dowiedzieć, okej, okay, czyli poza autkiem, to już mniej więcej wiemy. No a co, to robiłeś jakby w wolnym czasie, jak jeszcze, jak jeszcze nie, nie streamowałeś, bo, bo powiedzmy, no teraz tego czasu jest dużo mniej. Ja mam w ogóle mało czasu, jeszcze dzieci, więc u mnie to wygląda tak, że jest... Praca, stream. W nocy sobie gram w gierki, bo tylko wtedy mam czas. Idę spać, dzieciaki, praca i tak cały czas. Nie Nie mam, wiesz, nie mam czasu, żeby nawet sobie, nie wiem, iść na Orlika pograć w piłę. Nie? Jak to u Ciebie wygląda? Ja zanim Kto streamowałem, z... no to piątek, sobota, melanże, kurwa. Ziomek no tydzień, mieszkał obok tak? mnie. Jehaneczka. Regularnie prawie tak było. Jak w Szkocji <laughs> mieszkałem, to tak. Miałem ziomka, mój najlepszy przyjaciel ze Szkocji. Mieszkał klatkę obok mnie, bo się tak wprowadziłem koło niego. nie? No, mhm. kurwa, żeśmy balowali zajebiście, było, nie? My nawet tak, patrz, my nawet fury, kurwa, to kupowaliśmy razem: jakieś fotele do komputera, komputery, wszystko razem robiliśmy, nie? To był taki jak przyjaciel z filmów, nie? I no, niestety tam został w Szkocji, już teraz tylko kontakt mamy ten, yy, no, yy, przez internet, ale go odwiedzę na pewno niedługo, ale tak to mówię, głównie melanże, tak to w tygodniu, no to wiadomo, siłeczka wlatywała. Na ścianki wspinaczkowe często jeździłem, yy, bo miałem w Glasgow kościół, był przerobiony na właśnie ścianki wspinaczkowe. Się wchodziło do kościoła i tam normalnie wszędzie były ścianeczki. W góry gdzieś jeździłem, no, dużo rzeczy robiłem. Miesiąc czasu też tak miałem, że kurwa nie miałem co robić. To się gdzieś na K1 zapisałem do Szkotów, ale okay. po miesiącu no musiałem to nie? rzucić. No, ale musiałem ten, bo kurwa ciężko było, nie? Jak wiesz, okay. nie masz perfekt szkockiego, to jest takie, Ciężko, jak już w pewnym momencie, jak chcą ci coś wytłumaczyć, to się robi ta bariera, nie? Mm -hmm. Jak już jest ciężej, nie? Nie wiem, o co chodzi. Nie, no zawsze się coś robiło, nie? Okej, okay, a teraz, a w Polsce jak siedzisz? To poza streamami, co robisz? Kurwa, z ziomeczkami czasem w nogę pogram, na siłkę teraz nie chodzę, ale tak to też na siłkę czasem chodzę. Okej. Okay. Eee, kurwa, i siedzę przed kąpem do Agaty jeżdżę. Daleko masz do Agaty? <laughs> Daleko masz do Agaty? Nie, nie. Ja to tak w godzinę 40 teraz zajeżdżam sobie dwie godziny, jak korków nie ma do Warszawki. No. A, bo na z Warszawy okej, okej, okej. No. W no, ogóle no nie, no. Droga jest spoko, także wiesz to. Jakbym kurwa musiał się jakimiś chujowymi drogami ten pchać, to by była chujnia A tak? To się leci. Raz, dwa, trzy, nie. No a. Czyli plany gdzieś są takie, żeby do Warszawy finalnie się przeprowadzić, tak mam to rozumieć, tak? Znaczy no moja by na pewno stronę. chciała i już były takie plany, bo już mieliśmy chatę, ale tam no, no ogólnie wiadomo w jakich czasach żyjemy i w jakim kraju, że jest ciężko i nie jest tak łatwo jak się wydaje. I no ogólnie no Agata by chciała na pewno w Warszawie, ale ja tak, kurwa czy ja tam nie wiem, ja wolę małe miasta, nie mniejsze. Ja, ja też prostu. nie odnalazłbym się chyba w takim dużym mieście. Wystarczy mi, że. No ja wiesz, ja tam jestem regularnie, ale jakoś tak, że mi się tam turbo podoba, że wow, kurwa, kocham to miasto, no to ja tak nie mam, nie? No to ja podobnie. Ale to też chyba przez to, że wiesz, się wychowaliśmy, bo jakbyś od początku mieszkał w dużym, dużym mieście, to, to lepiej by ci się w dużym mieszkało, wychowałeś się w mniejszym, więc jesteś przyzwyczajony gdzieś tam do e, takiego. spokoju. Spokoju bardziej, nie? Niż zgiełku i wiesz, ludzi kurwa biegnących praktycznie po sobie, bo, bo każdy zapierdala. Oko, tak, no. kiedyś jak się wychodziło na miasto, to się wszystkich znało, i w ogóle, kurwa, za dzieciaka. Teraz to już tak nie jest. A jeszcze w takiej Warszawie, jakbym miał mieszkać, tam nikogo kurwa nie znam. No tak, no, przy miliony. No dobra, dobra, to coś tam mniej więcej sobie e, się dowiedzieliśmy. Ja byłem w sumie ciekawy. No dobra, to wróćmy jakby do tematu e, standardowego już w świecie GTA. Jak ci się obecnie gra na serwerze? Tak szczerze. Kurwa. Masz tak, że wiesz, odpala stream i mówisz, kurwa, zajebiście, chce mi się grać, wchodzę nowe rzeczy na służbie. Znaczy ja tak, pyk, 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 pyk. Ja tak znaczy nie, ja mam. Czy tak, czy tak że... wiesz, że. Wchodzę, bo trochę muszę wejść. Znaczy wchodzę, bo trochę muszę wejść, ale też wchodzę i nie mam tak, że mi się kurwa nie chce, nie? No, wiesz, pograć, pograć, postrzelać się i tak dalej, tak jak teraz jest zamysł na serwer, taki jaki jest. Że no liczy się głównie kurwa, strzelanie i tak dalej. Jechaneczka no no, je i wiesz. Robię swoje, ile tam kurwa dam radę, wytrzymam. Staram się po prostu tak też grać, żeby samemu jak najmniej się wkurwiać, samemu jak najmniej się nakręcać. Kiedyś bym ryczał, kurwa i tak dalej. Ogólnie ja mam teraz inny łeb, chcę sobie, wiesz, sam z sobą, kurwa, walkę stoczyć, żeby nie być mentalem jebanym. I mam wrażenie, że mi się to po prostu udaje. I nie wkurwiam się, po prostu się nie wkurwiam i no właśnie, to jest nie też dobry temat, bo ty zawsze miałeś krótki ląd. Nie oszukujmy się, potrafiłeś się odpalić, różnie to, to było, ale ja też taki kiedyś byłem, jak zaczynałem, też się wkurwiałem, od razu wyzywałem, cisnąłem, wiesz o co chodzi? Nie patrzyłem, no. nie myślałem, tylko jehana, a teraz to po mnie spływa, po prostu po mnie spływa. Ja dostaję w gość mnie lutuje do zera, bez słowa się w ogóle do mnie nie odzywa, Popier opierdala mnie ze wszystkiego i sobie odbiega, co najlepsze, na boso, żeby go kurwy nie było słychać jak biega. Ja mam to w chuju, rozumiesz, mnie to nie rusza kompletnie, a jeszcze dwa lata temu bym go wyzywał, jego matkę, wujka, ciotkę, brata kurwa i jeszcze dwóch sąsiadów i na końcu sąsiadkę jeszcze, jego i ogólnie bym się spłakał, a teraz już mam wyjebane, więc po części gdzieś to też nas, przynajmniej mnie, nauczyło takiej właśnie, z jednej strony odpalało mnie, a z drugiej strony nauczyło mnie tego, że nie warto się wkurwiać i, i gdzieś tam to też oddaję później w normalnym życiu. I ty też zauważyłem mimo że nie jakoś nie wiem, nie śledzę u ciebie codziennie na streamach, ale wchodzę sobie sporadycznie, gdzieś tam podglądam, to też już się tak nie wkurwiasz jak kiedyś. Też się troszkę pozmieniało no nie, no po i tak głowa się już, wkurwiać, nie? tak głowa, no głowa jest, jak już tyle lat gramy cześć w tą grę. To I kurwa, jakbyśmy my się dalej tak wkurwiali, przeżywali tą grę, to by trzeba było naprawdę nas do psychologa, kurwa, wysłać, jak nie do psychiatry, bo to już by była przesada tej, jakby my byśmy tak to kurwa przeżywali. Nie gra się za dobrze, są problemy administracji, dziś nie widać ostatnio na tym serwerze. Każdy to przyzna, no jest ciężko, ale kurwa, tu nie ma co narzekać, tylko po prostu trzeba samemu jakieś zmiany wprowadzać, według mnie. I zwolnić może trochę ten roleplay, też pokazać kurwa innym graczom, mnie jak to ma wyglądać i tyle, a nie, że wiesz, że my będziemy się wkurwiać. Ktoś zobaczy, że my się wkurwiamy, to też pójdzie za nami. Tak jak też musiałem dzisiaj u siebie tam wyjaśnić, że widzę, że ludzie wypisują jakieś te urlopy, kurwa grają dalej, no tylko te wypisują, urlopy no. są pisane, żeby wiesz zaznaczyć, że o jest źle na tym serwie. No ale jak ma być dobrze, jak yy, jedna streamerka jak ma problemy to sobie pisze do administracji i się ludzie ogują do jakichś magicznych postaci na FIB i pomagają, kurwa. No, w <laughs> Nie powiem, wiem czy, uczest... czy słyszałeś. Właśnie, słyszałem, wysłali mi dzisiaj screena, trochę nie do końca wiedziałem o co chodzi, ale... Ale wytłumaczyli, zweryfikowałem. Dla mnie największe cierwo. Nie chcę obrazić personalnie niektórych osób, ale uważam, że po prostu po takim czymś taka osoba. Zresztą to, że admini dopuszczają do czegoś takiego, to już jest tam hit. Powinni zostać chyba oddelegowani, a jeżeli nie, no to taka osoba powinna zostać oddelegowana, bo, bo to kurwa no nie poprawia sytuacji na serwerze, a wręcz odwrotnie. Ludzie to oglądają, ludzie to widzą i później robią dokładnie to samo. No się napędza taki, no. taki kurwa wzajemny, wzajemny No nie no kurwa jak tutaj nie będzie banów to ja się to ja nie wiem. Normalnie przecież ludzie dostają po 30 dni bany za metagaming, nie? A hmm. nie wiem, jak, jak chłop może mieć admina, który kurwa sam łamie regulamin i osądza innych. To jest w ogóle taki mental dla mnie, że to chuj, nie. To jest najgorsze co może być. No to jest słabe. A to co 30 dni ktoś nie wytrzyma bez roleplayu, ja bym sprawdził kurwa. By <noise> <Why> not. <noise> nie? To Wytrzymałbyś. To yy, nie, nie wytrzymałbym. <noise> ja jestem Miały... rybkową. Yy, no. A tobie Czesiu jak się gra teraz na serwerze. Odbijmy piłeczkę. Będę szczery, nie mam. No. Słuchaj. Yy, uważam, że po prostu... Też mamy tego partnera i tak dalej. Ja też szczerze nie powiem wszystkiego co myślę, bo, bo nie wypada też. Jakby to jest miejsce, w którym siedzimy od dłuższego czasu, ja jestem jednym z założycieli de facto Five City i też swoje rzeczy gdzieś tam mam w głowie, mogę powiedzieć prywatnie administracji, mówiłem wielokrotnie, chyba raczej mają w piździe, za przeproszeniem, moje zdanie, ale, ale po czasie to jest to, co ja mówiłem na początku, wszyscy się wtedy ze mnie śmiali na tych, na tych podcastach, jak mówiłem, co powinniśmy zmienić, jak powinien wyglądać serwer, żeby to lepiej trybiło, bardziej roleplayowo. No to, no to nie i mamy co mamy pół roku pół roku nawet chyba nie no tak pół roku i, i tak naprawdę no jest lipa no. nie oszukujmy się jest lipa no. większość ludzi nastawia się na na pierdalankę cheaterów od zajebania innych rzeczy I, i tak naprawdę gdyby gdyby nie to, że sobie gdzieś tam tą fabułę teraz ogarniam i, i gdyby nie to, że mam powiedzmy ten rodzinny rodzinny RP powiem ci szczerze to ja bym chyba nie grał bo mój, mój gameplay na ten moment w poli, na policji ogranicza się do tego, że ja jeżdżę od napadu do napadu, od pościgu do pościgu, od strzelaninki do strzelaninki. A jak chcę z kimś odegrać na celach, to jest wielki problem, że go 5 minut za długo trzymam na celach i chcę z nim odegrać roleplay, bo on już by poszedł do więzienia no. i najlepiej by z niego wyszedł. E, więc. powiem szczerze, że. No, jest tak. Jest źle. I ogólnie uważam, że, że community to jest jedno. No jest za dużo, jest za dużo e, mentali, tak, tak uważam. Każdy chce być najlepszy, każdy chce wygrać za każdym razem. I to nie i ty, i ja, wszyscy po prostu. Tak jest. I No każdy lubi wygrywać, no. tak, życie wygrywać. Ale, ale to też jest do przesady, moim zdaniem. I to, to zabija roleplay, zabija roleplay. No wie, wiele rzeczy to możemy sobie dyskutować na masę tematów, ale ja bym chciał tylko dodać, że grałem sobie przez jakiś czas tam na Realmie. A miałem tak, zrobiłem sobie taką po prostu postać lepki Lary i powiem, Ta, ci, że tam, czasem. powiem ci, że jak tam wchodziłem na serwis, jak w, odpalałem streama to mi się chciało grać, I tam jak wchodziłeś czułeś vibe, że to jest serwer RP, gdzie ludzie odgrywają postać, bo każdy był inny, każdy wiesz odgrywał coś ciekawego, a nie wchodzisz, żeby postrzelać się z ludźmi, którzy odgrywają siebie i to wracamy do tematu, który powiedzieliśmy na początku, trochę budowanie własnego ego. Ja mówię, że wszyscy, bo na przykład rozumiem, wiesz, rozumiem Piotrka, czy rozumiem ludzi, którzy streamują, że wykorzystują po prostu to, na co serwer pozwala. Jeżeli serwer ci pozwala na, na strzelaniny, napady i inne rzeczy, to to robisz pod content dla widzów. Normalka. Tak samo jak Mergani kiedyś grał na Five City na 1.0 normalny RP, a potem nagle powiedział z dnia na dzień, dobra, wszyscy do mnie strzelają, czemu ja mam się starać? Też zacznę odgrywać sobie bojowe RP. Od tamtego momentu też robi... Robi, robią sobie chłopaki taki roleplay, bardzo wiesz, bojowy. Mm, I okej, okay, no. Tak, takie mamy założenia serwera, dlatego to nigdy nie będzie dobrze, bo to się wyklucza. Wiesz o co chodzi? Z jednej strony mówimy, że będzie RP na serwerze, z drugiej strony streamerzy tak naprawdę robią sobie e, filmy akcji, tak jak to Bully powiedział na, na podcaście, i to się wyklucza, jakby wizja wyklucza się z podejściem, wizja wyklucza się z tym, kto wchodzi na serwer, jakich ludzi. Jacy ludzie są na ten serwer przyjmowani, i wydaje mi się, że, że, że tutaj jest problem największy, nie? No, kurwa mi tego zawsze brakuje, nie? Z dawnych czasów. Że ja sam grałem przecież, ja kiedyś to tylko kraim grałem. Grałem trzy lata Crime cały czas, bez żadnej postaci PD, tylko crime. Ja też. Ja I też. wiesz, i się dużo robiło. Ty, właśnie ty to samo. I zobacz, że. Kurwa, na przykład jak ja sobie szedłem, jak mnie gdzieś zamykali yy, do więzienia i wiedziałem, że będę miał wyrok godzinę, nie, to kurwa do mnie normalnie przyjeżdżali na więzienie, no tak. nie. Wiesz, jakieś pogawędki, kurwa, jak tu się zemścić i tak dalej, coś było knute. A tutaj teraz wiesz, że ktoś już idzie do więzienia, to już też w tym więzieniu. E 10 minut siedział jest narzekanie, jakby nie wiadomo, ile miał siedzieć. I to też jest śmieszne, bo kiedyś też streamowaliśmy, też graliśmy w RP, też inni streamowali i wyroki były po godzinę, po półtorej, po dwie, zależy co odjebałeś. I siedziałeś w tym więzieniu, wychodziłeś z tego więzienia i grałeś dalej roleplay, ale wiedziałeś, że możesz tam znowu trafić na przejebany czas. A tutaj, człowieku, 5 minut, pod czasami 10 siedzą i jest narzekanie, o boże, ile ty mnie trzymasz, ja muszę robić content. Nigdy tego nie zrozumiem, bo ludzie kiedyś też streamowali, grali, potrafili robić z tego content, teraz nagle nie potrafią. Mam wrażenie, że to powstało na Five City, bo na innym serwerze czegoś takiego nie doświadczyłem. Nawet na NoPixel'u jak sobie zobaczysz, to chłopie tam zanim cię wyślą, to biorą cię na zdjęcia, na przesłuchanie, na to, na tamto. Także wiesz, 30 minut spędzasz zanim cię wyślą na wyrok i jeszcze wyrok jest dosyć duży. Wszyscy siedzą, spuszczają się, o no pixel, no pixel. Poszliby tam, dostawali duże wyroki, to by nie narzekali, ale tutaj na Five City chłopie to ryczą o wyroki nagle. Też tego nie zrozumiem. Nawiązuje do. Ale zobacz, jacy ludzie grają na no pixelu, a jak łatwo jest zdać w na Five City. No, do, no okej, ale wiesz do czego zmierzyć? Mi chodzi teraz o no, streamerów. Ja wiem do czego zmierzyć. Tam coolnie, streamerzy, no, mogą wiesz, duszy wyrok, streamerzy mogą otrzymać dłuższy wyrok. U nas nie mogą. Streamerzy grają na Five City kurwa. No. no tak. Ze streamerem ale... się prędzej dogadasz niż z jakimś kurwa kasztanikiem, <laughs> który lata. Ale słuchaj, dla streamera. Mi się wydaje, I że jest tak, że jeżeli. Jeżeli streamer dostaje 10 miesięcy i płacze, bo za długi wyrok, czy tam, wiesz, 10 minut siedzi w więzieniu i to jest dla niego za dużo, to potem jak ktoś ogląda go i też gra i dostaje wyrok, to dla niego też jest za dużo. I ta spirala na City się tak nakręciła, że, że to jest szok. No dla mnie na przykład wyroki na start to powinny być takie, jakie są teraz, żeby ludzie czasami się zastanowili, czy... Przyłożyli się do tego napadu, a tak niektórzy robią cztery napady dziennie i mają wyjebane, bo wyrok jest tak śmieszny, że, że nawet nie ma sensu. Albo, albo Tower Defense i. No kurwa, oboje graliśmy na Atlantisie. Ja, jak na Atlantisie <grym> no, robiłem flekę, się. to ja się cieszyłem, że ja z tej fleki w ogóle kurwa wyjadę w pościg. Nie? No. no, i się grało tam fajnie. Tam jak się trakera robiło to też ci, kurwa. Nie wiedziałeś, że coś tak przejęwane. No, no tak. nie, kompletnie nie. My na rilmie robiliśmy wiesz. z masle, z kimś tam jeszcze robiliśmy napad na paleto nie? i to był zrobiony eventowo jakby, bo tam pisałeś na przykład o napad i mogłeś zrobić napad. O sobie wyobraź, że wynegocjowaliśmy brak helikoptera, brak kolczatek, coś tam jeszcze, to obstawili wszystkie drogi wyjazdowe z paleto jak wjechaliśmy do tunelu. To na końcu tunelu słod stał i kolczatki były. Jeszcze od początku mieliśmy helikopter. I człowieku nikt no. nie narzekał, nikt nie płakał, mimo że negocjacje były inne. Zrobiłbyś coś takiego na Fash City, chłopie, jesteś skończony. Jest Jehana z tobą taka, <laughs> jest, no, no tak, jest Jehana z tobą taka, chłopie. Że to koniec, no. Autentycznie, no tak by się spłakali, że, że, że po prostu ciężko aż by się na to patrzyło, nie? Oczywiście to nie mówię, że wszyscy, ja, nie mówię, że wszyscy. Ja teraz ale... do, tego, do tego chcę pójść, wiesz, w tym kierunku, że właśnie na Five City trochę nawet swoją rozgrywką pokazać innym, żeby zwolnić tą rozgrywkę, nie? Bo no to... ja sam tutaj ciągle napad, tutaj ciągle to, tutaj ciągle to. A po prostu sam bym chciał, żeby ta rozgrywka kurwa zwolniła, nie? Mhm. No ale to wiesz, wiesz. To trzeba było zacząć od najmniejszych rzeczy, że nawet jak chcesz zatrzymanie drogowe zrobić za mandat, to gość, mimo to, że jest nieposzukiwany, to on ci po prostu odjeżdża, bo mu się nudzi i chce pouciekać. I wiesz, takich rzeczy nie powinno być na serwerze, no nie? No to jest. Kurwa, no po prostu ten roleplay poszedł w takim kierunku, że to się zrobiło. No to już nie Bardziej jest. Bardziej też nie? momentami Esport, ja to mówię, nie? No tak, to wiesz, jest. Wiesz, ja jak gonię kogoś, to mówię, dobra, widzowie nie będę nic się teraz odzywał, teraz czas na esport, kurwa, bo pościg robię, nie? Słuchaj, Muszę skupiony ale... jechać, wiesz. Ale to jest prawda, bo obecnie Five City trochę jest competitive, patrz, jeżeli kraj dostaje, jeżeli policja dostaje ciężkie kamzy, to automatycznie Kraj musi też mieć ciężkie Kamzy. Jak ci dostają broń, to ci automatycznie też muszą mieć broń. Policja nie będzie miała długiej, póki kraj nie będzie miał długiej. Samochody? Najlepiej, żeby radiowozy jeździły tak samo. A? Poklasujmy sobie samochody. Ten i ten radiowóz no. jest na to i na tą klasę, ten i ten na to i na tom, ten i ten na to i na tom, ten i ten na to i na tom. To nie jest już roleplay na zasadzie policja i złodzieje, gdzie złodzieje się muszą postarać, żeby zrobić napad. Przekminić go. My czasami kiedyś dwie godziny siedzieliśmy i rozkminialiśmy, jak zrobić napad. Się no ten ja ten tak samo, robiło... nie, No tak, bo normalnie? Chodzi. Robiłem kanał na Discordzie, wiesz, cały plan na napad kurwa im rozpisywałem, nie? I, i, Żeby i było wtedy i... wiesz, y... nikt nie płakał o to, że policja ma jeszcze radiowóz. Nikt o to nie, nie płakał. Bo to my by... Ej, no to można przyznać, że my byliśmy kozakami, bo my graliśmy dużo w tamtych latach, co nie było kompetitive. No tak. I wyjeżdżał ci slot na miasto na Wyspierpe, chłopie, to nie było zmiłuj. Wyjeżdżał ci bez limitu, kurwa kaski. Jakieś kurwa amfibie inne chuje mu i rozpierdalali całe miasto. I ludzie, jak wyjeżdżał słuchają, to spierdalali, no. A to, co się dzieje, to jest chuj, no. To no, jest chuj. Nie wiem, no. mam nadzieję, że kiedyś boli i reszta ekipy administracji, tylko tej normalnej administracji, nie mówię o tych kurwa, chuj wie, kto to jest, co tam na tym kurwa Discordzie meta jebie no. Ja bym chciał, chciał Siądą i przemyślą, kurwa, sprawę. I no tak, coś, ja bym, Będą jakieś zmiany na tym serbie. Ja bym bardzo chciał tego, żeby, żeby, Ja ostatnio taki, moim zdaniem, co może uratować jeszcze, jakby całą sprawę, na Originie dodać jeszcze z jeden napad i może jedną aktywność Crime i zostawić na dwa miesiące bez większych updateów i po prostu tworzyć 3.0 gdzieś na nowych skryptach, na, z nowym pomysłem, jakby, wiesz, od zera, żeby za dwa miesiące był gotowy serwis. Bo Origin to jest tak samo, tak jakby. No, 2-0, no, jeżeli chodzi o skrypt. No, to ja bardzo to aż podobnie. jak wróciłem z Seven Seven, to się zdziwiłem, że to wszystko tak kurwa no jest. No, wygląda... jest ta sama baza po prostu, nie? Bo było to no. na szybko robione. I wiesz, zrobić 2-3 miesiące, niech, niech zrobią jakiś zajwisty serwis. A do tego to jest mój pomysł. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, ale uważam, że Originsa już nie, nie uratują. No. no i ja tam lubię wajpy, nie? Ogólnie. Wiesz, dla mnie też, ja bym, nie wiem, mi się lepiej ogólnie grało, jak była jedna komenda, tak szczerze, bo ja jestem taki, że ja lubię mieć kontakt z tymi ludźmi w tej gierce, wiesz, tam dużo, teraz jest tak, że jest mało tych osób w tych departamentach i kiedyś więcej się działo po prostu w tych departamentach, wiesz, tutaj jakaś spina moja z Montaną, tutaj ktoś coś odjebał, tutaj zazdrości wszyscy spin, o nie? awanse i tak, ale nie, jest, nie ma tego klimatu co kiedyś, nie? Wiesz. ja uważam, ja to, że tu ja i tu są plusy, tu i tu są plusy, tu i tu są minusy, nie? I na ale ty, czyli ty się... byś od razu, jak siębym bym ciebie zapytał, czy byś chciał, żeby była jedna komenda znowu, to pewnie nie. Wiesz, co? Zastanowiłbym się. Jedna komenda spoko, można, ale bym to zrobił tak, że jedna komenda, ale jak miałeś trochę to rozbudował, tak jak ja startowałem wtedy na szefa na 2,0, to chciałem tak zrobić, że miałbyś, wiesz, jest tam 0,1, 0,2, 0,3. Później byłby komendant, byłoby czterech komendantów, trzech LSPD, BCSO i, i, i co tam jeszcze mieliśmy state trooperzy i każdy by miał swojego mhm. komendanta i potem byli kapitanowie i, i tak dalej. Więc byłaby to jedna jednostka na jednej komendzie i tak dalej, tyle że kapitanowie by odpowiadali jakby za każdy przydział. No nie? No to, to też by było spoko. Nie? <laughs> Wiesz i na zaproszenia wtedy by się to zrobiło, a ogólnie. Wszyscy funkcjonariusze, którzy by dołączali, to by szli jakby do LSPD, no nie, w pierwszej kolejności. No tak, no bo Takie nie ma sobie ukrywać, że jest taka jedna frakcja no na wiem. serwerze, która tylko gra, jak Dzięki. jedna osoba gra na serwerze, nie. I wiesz, mnie to też na przykład osobiście wkurwia. Bo o nie wiem, ktoś mówisz? ma swój, ktoś ma swój departament tylko po to, żeby, kurwa, kontent robić dla większego streamera, nie. A o kim I... ty mówisz? No, a o kim mówię, no. No nie wiem. Mówię o LSPD, no. Aha, okej. Okay. Przecież normalnie tam ludzie, jak ja z nimi gadam i gadałem nieraz z LSPD, to oni sami na przykład mówią, że a szefa nie ma, bo ma wyjebane. I wszyscy mówią, tylko pewnie tego nie powiedzą, bo się boją, nie? Ale i tam nieraz osoby mówiły, nie, że o oni mają wyjebane, ten ma wyjebane, tylko bazyl jest i tak dalej, i tak dalej, nie? To, to mm -hmm. po chuj im taki departament, nie? Ja to bym w ogóle zdelegalizował, nie? No bo jak to nie robi w ogóle nic, tylko działa w jedną stronę, nie? Mhm. Tam ludzie też się marnują, którzy tam grają, nie? Bo tam nie, nie grają same debile, nie? Tylko po prostu, no, musi coś być na rzeczy, skoro sami mi później mówią, że o, nie ma go, tego nie ma, nie ma. Kurwa, przecież jakbym. Ja, jakby... ogólnie... No. ja ogólnie się cieszę, bo ja sobie zrobiłem tak, że wypracowaliśmy sobie tak, że jakbym teraz by mnie by nie było dwa tygodnie albo miesiąc, to ta jednostka by działała tak samo, nie? Bo jest rift i tak dalej jest. O, no czekaj, bo ci przerwę patrz. Mała poprawka gry się dużo osób ma wyjebane tam, bo nic się nie zmienia, a jak zmienia, to dodatkowa fabułka. No właśnie, jest frakcja zrobiona kurwa pod fabułki ty. <grym> wiesz. A u nas dobrze to śmiga w BCSO, kurwa, u was dobrze to śmiga wszystko, a tam ci muszą, wiesz. Nie wiem. Mają obleżenie komendy, to się kurwa wszyscy poddają, a my musimy to odbijać. Gdzie ja kurwa, jak my mieliśmy oblężenie komendy, to kurwa tam. Krwawo każdy bronił. O kurwa, Shiny Blastoise. No to wiesz, to każdy tam bronił ile wlezie, nie? No, to już chyba jest w rękach administracji, żeby podejmować decyzje. Gdzie jest administracja? Ja, ja nie wiem tak szczerze, bo ja nie gadam z tymi ludźmi z LSPD, e, nie mam z nimi jakiegoś tam większego kontaktu e, i, i tak na dobrą sprawę nie wiem, jak tam jest. Po prostu nie wiem, bo, bo, bo chujwi. Ale, ale ja tam dbam o swoją jednostkę, skupiam się na swojej jednostce i może, ludzie mogą dużo mówić, ja tam jestem zadowolony tego jak to wygląda. Może i jesteśmy troszkę bardziej brutalni niż, niż może inne jednostki może troszkę mniej szans dajemy, ale uważam, że, że takie coś też jest potrzebne. I nie ludzie no, mimo wszystko do nas przychodzą to, to, ciągle. To wygląda, chcą, nie? cały czas chcą przyjść do roboty, więc chyba nie może być tak źle, jak, jak niektórzy to malują. Nie, A mi to, to że... też się podoba, że ogólnie my z wami dobrze żyjemy, nie, że wiesz, no po, że poza, nie jest, nie ma tej sytuacją. kosy, kurwa. No tak, tak. No, poza jedną sytuacją, no, to ta, ta no była. No była, była. O, jest nie, no ja bym ogólnie życzył każdemu, żeby nawet i ci, ogólnie ci ludzie z kraju, nie... Postarali się, skoro wszyscy widzą, bo oni też zauważyli w ostatnim momencie, tak jak wczoraj do godziny 17. Nie było nikogo z policji, nie mogli żadnego napadu zrobić. I już oni normalnie mówili, że kurwa nie ma co robić na serwerze, nie. No, ale, ale, to, no... ale to jest chujowe, że Kremosy no. nie mają co robić na serwerze, bo nie mogą zrobić napadu. No to jest chujowe w tym czasie. Powinni, kurwa, wiesz, gdzieś tam powinny się dziać właśnie te bify między grupami. No właśnie, interesy. tylko że, o i to chciałem powiedzieć, nie ma bifów na tym serwerze między grupami, no nie ma, nie wszystkie ma. grają razem, kurwa, ty. No tak, tak. I tak było, to jest tak było też zawsze. dziwne. A jak są bify, to są dwudniowe bify i, i o tym też wiele razy gadaliśmy. I prawdziwy bif, jak ja miałem z tym, z test stream gdzie Spadino vs. Montez, to był prawdziwy bif, który trwał kurwa rok. I była napierdalanka. Tylko my też potrafiliśmy to wyważyć, bo jedna, dwie napierdalanki dziennie, może trzy jakaś wywózka, coś i wiesz. I też każdy mógł robić swoje. A, a tutaj to jest. Poza tym też wiesz, to jest dużo takich podstaw. My kiedyś mieliśmy o co się bić. Kiedyś się biłeś o to, żeby być, mieć wpływy w mieście, żeby ludzie cię szanowali. Teraz się o to nie bijesz, no, no. bijesz się bardziej o to, żeby po prostu się pobić. Kiedyś się biłeś, nie wiem, o, o dragi, o inne rzeczy, o jakieś wpływy, nie wiem. No dużo, dużo rzeczy, dużo rzeczy brakuje. Brakuje Ej, ale mafii. O co byś się mógł, kurwa, Czesiu, jako stara wyga, powiedz, kurwa, crime bić w tych czasach? Znaczy, no, wiesz, ja ci powiem tak, to zależy od se... Ogólnie nadal roleplay istnieje, bo tak jak mówię, jak byłem na Realme, to tam był crime. Ja na przykład, wiesz, jako osoba, która grałem przez 4 lata, 3 lata bezpośrednio non-stop, kurwa, yy, non-stop yy, crime, Potrafiłem stworzyć postać, która była psem ruskich. Rozumiesz? Jakby robiłem pod nimi, yy, oni mi wiesz, dawali zlecenia, robiłem robotę dla nich i tak dalej, i tak dalej. I się zajebiście bawiłem, bo nie zawsze muszę być turbo-szefem. Wiesz o co chodzi? No I ja się tak zajebiście rozumiem, bawiłem. to doskonale. I tam był kurwa, i tam był faktycznie krajem, wiesz, jakieś interesy. My na przykład braliśmy temat od ruskich i dawaliśmy go na getto. Jak to kupowało, i geście z getta sprzedawali jeszcze między swoich chłopaków. Więc zobacz, jaka była linia sprzedaży. Wiesz, jeden gram mety przechodził przez cztery pary rąk. Tutaj czegoś takiego nie ma, więc. Nie no bo ma teraz tej... wychodzę z założenia, że a co ja będę z nimi robił interes, jak ja mu mogę wpierdolić i go zlutować, nie? Na przykład, albo samemu chcę to zrobić, i wiesz, i... No. i. jakby wtedy tam było dużo rzeczy. My nie musieliśmy robić ciągle napadów, nie musieliśmy ten, bo cały czas były jakieś interesy. Tu ktoś ci się wpierdalał w interes, to go dojeżdżałeś. Nie każdy gotował metamfetaminę, powiedzmy, bo była ciężka. Więc, jak chciałeś zdobyć rynek, to już miałeś jakiś roleplay, bo mogłeś trzy grupy steroryzować, żeby tylko produkować metamfetaminę. To są rzeczy roleplayowe, które teoretycznie mogliby na Five City robić, ale nie zrobią, bo skrypty pod to nie są. Każdy może wszystko wyprodukować, każdy może zrobić wszystko, każdy może zrobić wszystkie napady i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przez co? To jest to, co mówiłem na początku serwera. Wystarczy, że wejdziesz w sześciu gości. Którzy zajebiście strzelają i możesz rozjebać grupę, która jest dwa lata na serwerze i ma koneksje i inne rzeczy, i nic ci nie mogą zrobić. Rozumiesz? Competitive. No. Najlepsza szósteczka. Nie patrzysz na strzelaninę, czy jedzie ten, ten czy ten, żeby się dobrze bawić, tylko bierzesz najlepszą szóstkę. I W ogóle nie ma to czegoś takiego, problem. że się kontakty liczą, nie? No tak, oczywiście. Mapi ja... to mi zawsze brakuje na tych serwerach. A na Ruda start... dzięki za słowa. Na, na start serwera był zarzucony pomysł. Między innymi ode mnie, właśnie te rejestrowane grupy, co miały być. No to była cała rozpisana ten. Odeszli finalnie od tego, bo ludzie nie byli chyba na to gotowi. No i co? I mamy co mamy i mam nadzieję, że może się kiedyś to zmieni. Ja mam nadzieję, że zakażą, zaczyna. kurwa, miksowania się ekip na. Wiesz, na, na akcje hostylne. I mm -hmm. ogólnie zbrojne Bo no według to mnie to jest, też chłopakom z crime'u Rozpierdala rozgrywkę Bo kurwa zamiast oni Nie wiem ja całe życie jak grałem ten kraj, Nie w chuj grałem mm -hmm. To zawsze chciałem żeby ta moja ekipa Kurwa tylko była nie Jak nie miałem ludzi na akcję To kurwa co najwyżej Może parę razy Charliego Gdzieś wziąłem na Five City Raz Mergani ze mną był na jakiejś akcji Jak kurwa rano nie było co robić Nie a tak to zawsze kmieniliśmy razem, a dopiero jak trzeba było, żeby nas odbić, czy coś to się kogoś wołało, nie? No a tak. tak to zawsze wszystko było razem. Było nas kurwa dwóch na serwerze, nie dało rady, jak uciec, to kurwa chuj, dobra, idziemy siedzieć, nie? Nie ma komu nam pomóc. A teraz mnie to trochę irytuje, jak wiesz, jest akcja, a widzisz, że po drugiej stronie ty jako policjant masz przed sobą kurwa sześć osób, wymieszane trzy ekipy, kurwa, czasem, nie. To mhm. tak szczerze, czy to jest normalne? no Wiem, że chłopakom może się fajnie grać, ale kurwa, jakby coś zaczęli między sobą też rywalizować, kurwa. I oni tłumaczą, y że nie mają moc ale to nawet to wpływy. No jest to szczerze Ci powiem, no. my możemy sobie tak tu dyskutować. Ja uważam, że nic się nie zmieni, bo ludzie mają podejście też chujowe. Plus, serwer nie jest gotowy na takie RP. Tak jest moje zdanie jakby uważam, że to jest prawda. Tutaj ludzie też piszą, że. Co do, rejestru... co do rejestrowanych grup, pomarańcza były sprawdzane podania, bo sam sprawdzałem z bulim te podania, ale ludzie robili naprawdę kiepskie podania i my chcieliśmy, żeby te grupy się czymś wyróżniały. Przez co miało zostać stworzone takie coś, że byłaby mafia, mafia miałem prowadzić ja i buli Potem miały być grupy rejestrowane, które by coś dostawały i one by to pchały dalej w miasto, ale tutaj ludzie nie potrafią przeżyć tego, że nie będą grupą rejestrowaną. Oni nie mogą być pod kimś. Tylko oni muszą no. wszyscy być, kurwa, top. Przez to, wiesz, tak jak było na 1-0. Na 1-0 byłem ja, jako Spadiniarze. Był Zakszot, był Tiger, jako... Wy wtedy graliście jako Japońce. Tak, dobrze no. pamiętam? Był, tak, tak. Była jakaś tam grupa, jakaś tam grupa, jakaś tam grupa. Ja walczyłem z Zakrzotem. I tak, Tigery były po mojej stronie, IOD było po mojej stronie, po ich stronie były Jokery. Landryny i ktoś tam. I automatycznie miałeś wojnę, wiesz, połowa miasta na drugą połowę miasta. Dlatego ludzie fajnie wspominają zero i te, jakby tą wojnę, bo wtedy faktycznie jebaliśmy się. No nie oszukujmy się, ale się jebaliśmy. Raz było tak, raz było tak, ale jednak gdzieś tam wojna była. No teraz tego brakuje, no. No nie ma, nie? Właściwie nie wiem. I, czy oni też, kurwa, te chłopaki nie chcieliby pomiędzy sobą porywalizować? Tylko zeszło to wszystko do tego, że głównym, kurwa, wrogiem na krajmie jest, cool. jest policja i tyle, nie? I no musisz tak. jebać policję i chuj, nie? A między sobą kurwa zero bifów. Nie wiem, mnie to po prostu nie Kiedyś dziwi, unikałeś, policji, Ja no. lubiłem. Unikałeś, no tak. Policji, robiłeś wszystko tak, żeby jej nie ten. No teraz robisz wszystko tak, żeby właśnie była i. No. Jest jak jest, Ja, no, to ja mówię, ja lubiłem jak się na przykład z Graczola i ruska ekipą strzelaliśmy, kurwa, na 7-7. Seven seven. Dzień w dzień, po nie wiem, 10-15 bitek dziennie, kurwa, i my się tak napierdalaliśmy, ale były takie czasy, wiesz. I kurwa, no był bif, było fajnie, nie? A teraz główny bif z policją jest wszystkich i tak, kurwa, no. No nie wiem. Nie wiem, może, może dzisiaj kurwa chłopaki wbiją na serwer, a dobra. Chociaż wiadomo, też, też trzeba przyznać. Że jak chłopaki chcieli robić jakieś bify, to zaraz się to kończyło gadaniem, banami itp., itd., nie? Bo u niektórych streamerów jest narra narracja taka, że pierdolał, że o, nie ma co robić, kurwa, nie ma bifów na tym serwie. Ale jak się przytrafia bif, to ekipy dostają bany, tak jak na przykład moja ekipa kiedyś dostała moje chłopaki to po jest 60 dni bany za to, że ktoś tam przegrywał kurwa na strzelaninach. Nie? To jest jedno, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest też taka, że wydaje mi się, że te beefy nie są prawdziwe. Po prostu w sensie, okej, okay, zróbmy sobie beef, nie? I ten beef trwa 2-3 dni, potem stwierdzają, że jest lipa i nagle są najlepszymi ziomkami. Jakby. Nie ma czegoś takiego, że faktycznie dwie grupy się nienawidzą za coś takiego mega. I to jest niekonsekwentne post prowadzenie postaci, ale to się tyczy wszystkich. Mnie, ciebie, to się wszystkich tyczy, ze względu na to, że powiedzmy. Normalnie jak nie wiem, grałem z padiniarza i mieliśmy konflikt z, z Montezem, to jak coś zrobił na przykład takiego, nie wiem, mojemu człowiekowi, to nigdy się tego nie odpuszczało. Teraz jest tak, że gdzieś tam, wiesz, nie wiem, na na purkerze coś tam mi zrobił, ale finalnie gdzieś tam jednak jeszcze ten kontakt mamy, gdzie uważam, że to są takie rzeczy, które już powinny właśnie dopuścić do tego, że te dwie postacie są znienawidzone, nie? I to mi się wydaje, że klimat serwera też na to wpływa, że po prostu jest taki wajbik, że ludzie ze sobą gdzieś tam grają, też streamujemy, więc ta, ta interakcja jest potrzebna i, i to też w tą stronę trochę poszło za bardzo, nie? I ludzie mówią, a bo wolne RP, a bo hard RP, a bo to, to nie ma, nie jest content, a ja uważam wręcz odwrotnie, bo czy jak poszedłem z 1.0 chyba wtedy na Pixe, to kręciłem mega liczby, lepsze miałem liczby niż miałem na 5CT, miałem na Pixie, gdzie było hard RP, bo tam... I tak samo na filmie były dobre liczby, bo tam się kreowały wątki i C wiesz o co chodzi? Yy, taki no tak, i fabułka to była, wiesz. Z... Z fabułka niczego, z gry, nie. z niczego. Sama no. się tworzyła, wiesz, historie jakieś. i ludzie czekali, co się będzie działo dalej, a tutaj wiesz, są te fabuły yy, tak naprawdę, no. Nie czekasz, no, nie czekasz na... Znaczy na, na... wiesz, kurwa, kiedyś, kiedyś, kurwa, Seba, nie było czegoś takiego, że o, mam fabułę, kurwa, i widz wie, że to fabuła i też już widz, kurwa, myśli, myśl, nie, widz kiedyś nie myślał, że jest coś takiego jak fabuła, kurwa, tylko oglądał no. roleplay, nie? A teraz przez niektórych, kurwa, to już się po prostu bezpośrednio nazywa fabuła. Widz też już tego tak nie ogląda jak kiedyś, że ten tylko wie, że to jest, kurwa, ustawione, nie? No nie wiem, my kiedyś nie ustawialiśmy akcji zero. No zero, ja nie przypominam sobie, jako ja miałem kurwa ustawioną akcję na strefie czy na innych serwerach, czy na Atlantisie, kurwa, czy gdzieś. No nie było tego. Na Seven nawet nam taku nie ustawiał akcji, no. Mhm. Nie było. A ile kurwa godzin się przegrało, ile ludzi to oglądało i w ogóle, no to ten. A teraz kurwa się każdy nauczył, że trzeba mieć kurwa fabułkę. Musi ktoś się tak, nakierować, nie? Ale właśnie, na przykład ja sobie świadomie y, Damix i, i Kajoks co nam robią fabułę, tylko że my mamy tą fabułę zrobioną tak, że po prostu wiemy, że coś jest, jest jakiś wątek, bo to jest taki wątek zewnętrzny, który się nagle pojawia, nie? nie jest to jakby ciągłość serwera, tylko nagle wchodzi jakiś wątek, więc jest to fabuła, ale my nie wiemy jak ona, jak się skończy. Damix ostatnio dał nam zadanie, mi i Purkerowi, i były cztery rozwiązania, jakby. I niezależnie, które byśmy wybrali, to w tą stronę idzie fabuła. Czyli my nie wiemy, co się stanie, nasze decyzje, jakie przyniosą konsekwencje. Tylko tak, jakbyśmy my teoretycznie grali i C, i nie wiemy, co się wydarzy dalej, ale jednak jest to fabuła. Więc uważam, że można fabułę podzielić na dwie. Najgorsze są takie, które, no nie oszukujmy się, ale czy no Evron na pewno robił? I mi się też zdarzyło. Eee, I pewnie Grandiemu, i pewnie no, w większości streamerów. Fabuła taka, że eee, już na samym początku wiesz, jak ona się zakończy. Typu, no tutaj kogoś zajebiesz, potem będziesz uciekał, potem będziesz miał rozprawę sądową, na której będziesz miał dożywocie, <laughs> potem pójdziesz siedzieć, a potem nagle wyjdziesz jakimś cudem albo cię odbiją z więzienia. I wiesz, i to jest taka fabuła na zasadzie, że osoby, które ją robią, czyli powiedzmy Ewron, załóżmy, ma tą rozprawę, jakby się na rozprawie wydarzył inny wyrok, niż taki, jaki był ustawiony, to jest koniec. To jest ryk, płacz. No. I tak dalej, i tak dalej. A to, bo a to nie idzie nie według sensu. fabuły, a to powinno być odwrotnie, bo właśnie dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Tak. I tak. to nakręca. Wiesz tak, jak o, tu ktoś napisał, że na rymie yy, na wchodziłeś jako widz po to, żeby wiedzieć, co będzie dalej, bo oglądasz to jak serial. Wiesz, cały czas się nowe przygody w gierce tworzyły. A teraz masz takie filery, co dzień inna akcja. I to jest w sumie trafne spostrzeżenie, nie? Nie ma takiego ciągu, wiesz o co chodzi, takiego, nie tworzy się taki serial, że z, z każdym kolejnym dniem idzie to do, do przodu. A uważam, że to jest super content i uważam, że ludzie naprawdę lubią to oglądać, tylko jest tego mało i nie ma nie, obecnie mówię, za bardzo serwisu, że... na którym Brakuje można. było zwolnienia tak tempa, grać. nie? Żeby nawet taki kurwa zwykły napad go jedna i druga strona odegrała w jakiś kurwa nietypowy sposób, nie? Mhm. Że wiesz, że no coś się dzieje więcej, kurwa, albo nie wiem, ty, bo to wiesz, bo zawsze to jest wszystko do tego, że najpierw jest strzelanina, a później odbicie konwoju, jak policja wygra strzelaninę. I kurwa, no, nie wiem, mi się wydaje, że już nawet te chłopaki, co się dużo napierdalają w tej grze i lubią się napierdalać, też by potrafili pewnie siąść i powiedzieć, że kurwa, nie wiem, napierdalam się od dwóch miesięcy non-stop, bym sobie teraz coś innego porobił, nie? No bo jednak, kurwa, gramy RP, nie? No to tak, fajnie by było, jakby zobaczyć, jak ci wszyscy nagle zwalniają tempo i kminią sobie ale coś, wiesz, kurwa. Mordo, ciężko zwolnić tempo, jak wiesz, o tutaj widz dobrze nawet wstał, też się do tego nawiązać, że tu nawet potrafią z jednego napadu na drugi pojechać tym samym autem, tak samo ubrani. I no ale nie to bo... ty im możesz No nic. tak, ale robisz wjazd i jest ryk. No tak. Bo na przykład ja ostatnio miałem taką sytuację na jubilerze, był Fatek i tak dalej, coś tam zakładnik, no nie wiem, w każdym razie zerwaliśmy negocjacje, poszły dwa, dwa flesze, Spacyfikowaliśmy ich. No, i Fatek y, był delikatnie zły. Może nie zły, ale tam IC sfrustrowany, bo jako OC z nim gadałem, to to akurat z, zły nie był. I później tam mnie porwali i C rozmawialiśmy o tej sytuacji. Wytłumaczyłem mu, jakby, naszą perspektywę, nasze pole widzenia, jak to wygląda z naszej strony. I na przykład, już wtedy w 100% mówi: Ej, okej, okay, dobra, jak umam o co ci chodzi, rozumiem, wiesz. I zero problemu. Jakby często jest tak, że my, jako PD, nie widzimy do końca tej drugiej strony. Jak oni daną akcję czują, jaki mają feeling i oni też często nie widzą jakim, jak my ten. My moim zdaniem jesteśmy mega łagodni na Five City jako policja. Mega łagodni, bo takie no, cool. akcje typu ten sam napad w tym samym stroju i tak dalej powinien się kończyć wjazdem albo mega turbo negocjacjami pojebanymi. E, jakieś ataki terrorystyczne na komendy, szpitale, porywanie pracowników doju to powinny być kurewskie wyroki i kurewski dojazd. Wiesz i, i takie różne rzeczy, jak ktoś jest mega poszukiwany, to powinniśmy go dojeżdżać, a nie odpuszczać, bo nie wiadomo czy kogoś kurwa nie zamorduje zaraz. I wiesz, jakby me, Moim zdaniem policja na Five City jest mega łagodna, nie? Ja po prostu nauczę... się sam dużo grając... gram i dobrze sam z siebie powiem, że no kurwa wszystko poszło pod ten esport zajebany i no i jest jak jest, nie? No. No. I wiesz, bo się tym gdyby... nie przejmujesz. Gdyby policja naprawdę była mocna i ten, to, to dopiero ludzie by zobaczyli. No ale to jest to, że wiesz, dużo gra młodych ludzi, którzy nie grali te 4-5 lat temu na strefie RP, gdzie Bully był, kurwa, mędrcem roleplayu w Polsce. Eee, przykre, przykre jest to, że już nie jest, moim zdaniem. Eee, i... Albo inaczej, jest dalej, tylko po prostu udaje, że chyba już nie wie, jak roleplay wygląda. I... Ta, no, nie chcę mu się może aż tyle ma ludzi od tego po prostu no po prostu nie, no po prostu jest inteligentnym gościem i skumał że no. na tym można zarobić zarobić może nie zarobić, ale że można mieć serwer i coś tam wiadomo też zarobić, bo to nikt za darmo nie robi eee, niż po prostu się bawić dalej w roleplay nie. i to też rozumiem jakby to jest wiesz, kurwa no to jest pieniądz no jak chcesz sobie pograć typowy hard rp to idziesz na serwer niekomercyjny, no i tyle. Jakby też nie ma co narzekać. Chociaż po prostu nam chodzi o to, żeby chociaż ta domieszka, ten, ten zalożek tego roleplayu był na tym Five city i żeby to nie, nie było. No ja dlatego jeszcze nie? podsumowując, ja mówię, ja sam chcę zwolnić rozgrywkę. Ja mam w planach dużo rzeczy, nawet pod policję, dzisiaj nawet jeszcze po streamie sobie podopinam te rzeczy. Bo wiesz, ja kurwa nie wiem, też jako taka stara wyga. Roleplayowa i no, streamer tego Five City, że ludzie oglądają, nie? Też chcę dać jakiś przykład, że zwolnię tą rozgrywkę, i wiesz, i wymyśliłem sobie jakieś szkolenia z pizdy, takie takie czyste podbeczkę, jakieś szkolenia i sertu, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu pokazać graczom, że da się coś innego robić, i w gronie nawet swoich ekip, tak? Czyli tak jak my mamy ekipy swoje y, Policji, tak jak chłopaki mają na krajmie, żeby coś sobie pokombinowali. I tak dalej, i tak dalej, żeby... No kurwa, bo już nudne jest. No, ja lubię się strzelać, no bardzo lubię, nie? Ale już mi się wydaje, że powoli już każdemuś, nawet co bardzo lubią się strzelać, to już się to znudziło, nie? I no wiesz, jak my pokażemy, ja pokażę, inni pokażą, że wiesz, że coś zwalniają, że coś kombinują w inny sposób, to może pójdzie to w serwer, że a kurwa, a nie ma policji, bo oni robią szkolenie, no to kurwa musimy coś porobić innego, nie? Wiesz, tak, tak też będzie, nie? No bo pewnie. No. A nie tak, że tylko napad, napad, napad. No. Ja ten... mówię, jakoś tak trzeba coś pokombinować. Będzie dobrze, nie? Ty Czesiu też się nie Obi. łam. Obi. Bo ty, ty jesteś y, harder powiedz. Takich też trzeba. Ale ja nie, no. ja nie gram jakiegoś. Właśnie to jest to, że jakby... Jak mam sobie grać sam harder to czuję się jak idiota, więc ja się dostosowuję do tego, co jest i też nie. Wiadomo, nie odpierdalam gówna aż takiego, staram się przynajmniej, ale też nie gram tego co się grałem na przykład na RIM-ie. A tak jeszcze a propos wyroków, to sobie wyobraź, że ja na filmie. E, za posiadanie dragów dostałem 7 miesięcy, to było. E, ile to było? 14 godzin. I kurwa siedziałeś w więzieniu, jak nie to wyszedłeś z serwera, ale uwierz mi, że był. Żeby był z tego e, mega, mega moim zdaniem, też kontent, bo widzowie, wiesz, oglądali na początku więzienie, bo tam i prokurator Ci przyjeżdża, możesz wcześniej wyjść no jakby za dobre pewnie, sprawowanie. To jest I takie rzeczy i. No ale kurwa, wiesz co by to nakręciło ja pierdolę, ja pamiętam jak ja na Atlantisie szedłem siedzieć i był kurwa corrections, Od, odwiedzi... no tak i ja pierdolę, normalnie mnie przywitali kurwa wiesz trzech tam też normalnie ubrania dostawałeś wszystko Ta, zdjęcia, gdzieś człowieku. byli ludzie część byli ludzie, którzy odgrywali sobie kurwa dożywotkę, nie, że ty szedłeś do ciupy i na przykład wiesz ci brali pod prysznic, mnie tak wzięli z chłopem jakimś co odgrywał sobie ten yy, dożywotkę i mnie tam kurwa kocił normalnie. Kosek gdzieś mi tam chciał sprzedać kurwa bitkę z nim miałem. No beka była dość niezła, nie? No tak. No i takie coś też jest mega mega dojebane, nie? No ale no, no. jest tak jest, więc yy... z tym drobnym. O może mnożemy... ktoś by chciał na Five City? Jeszcze tylko powiem sorry seba, że ci wszedłem w no, słowo. Pewnie, mów, mów. Może na Five City ktoś by chciał departament yy, więziennictwa. Odgrywać. To by było sztos i by na pewno nam pozwoliło jebać większe wyroki, bo też muszę to dodać, ja byłem zawsze za tym, żeby były niższe wyroki, bo grałem dużo krajmu i nigdy nie lubiłem siedzieć w więzieniu, dlatego to forsowałem też kiedyś na Five City 1.0 i 2.0, żeby niższe wyroki były, ale teraz sam uważam, że powinny być ciutkę wyższe. No. A ci ogólnie niskie wyroki nie są złe, nie? tylko na, moim zdaniem pieniądze na pewno były za niskie no, jako wyroki. A nie wiem, takie jak było na wyspie, moim zdaniem to był chyba najlepszy system wyroków, jaki mógł być. Jeden miesiąc to jedna minuta. Chuj, dostawałeś 60 miesięcy, to miałeś 60 minut więzienia, robiłeś jakieś prace. No, tylko, że wiesz, też jest tak, że jeżeli na przykład właśnie wyroki były, wiesz, że minuta to jest miesiąc, i jak kilka osób trafiało na puchy, to się na tej puszce odgrywało z ludźmi, którzy też siedzieli, i spotykałeś tak, często tak, ludzi, no. którzy. Też dostawali np. 60 minut wyroku, więc się przecinaliście. Tutaj się rzadko przecinasz z ludźmi, bo szybko wychodzisz. Wiesz, wbijasz naczynia, pyk, 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 i zaraz wychodzisz, i nie przecinasz się, więc nie ma tego roleplayu więziennego. Tam był ten roleplay więzienny, więc yy, nawet jak nie było korekcji, to jednak ludzie się przecinali w tym więzieniu. I to też było fajne, nie? No, tu gdzie ktoś pobił, tu z kimś się po, pogadałeś, poznałeś nowych ludzi, nie? No tak. Ty tu trzeba te wyroki kurwa dogadać na jakimś spotkaniu policyjnym i... Teraz poszły no, trochę może... do góry, nie, ale to... No, tak trochę jest. poszły, ale to wraz się szybko zbija, nie? No to i tak, i tak moim zdaniem trochę za późno. Na pewno Moi jak Boże. będą robili 3-0, czy tam 4-0, nie wiem jak to nazwą, to od początku wyroki muszą być takie, które trochę bolą, żeby ludzie zaczęli myśleć jak grają krajem, a nie tylko, wiesz, ale to. Trochę streamerów by odeszło, bo ludzie lubią dynamikę. A tam stary w więzieniu byś se posiedział, pocilował, by zrobił lokowanie super beta albo czegoś innego. No, ale <gry> gdzie, gdzie, by, gdzie by odeszli? No to jest też takie gadanie, streamerzy by odeszli, a nie ma innych serwerów. To po pierwsze. Po drugie, każdy z nas gada, każdy gra, więc to, to też, no nie wiem jak to... Wydaje mi się, że to właśnie nam powinno zależeć, żeby grać, a nie serwerowi na tym, żebyśmy wygrali. Ale to może. No. Mi się wydaje. Dobra. Dobra to Seba. Dzięki bardzo za zaproszenie. No. Było mi bardzo miło. Lecimy, koniec. Miło sobie było. pogadać. Wbij sobie tam na serwerek. A, I dzięki jeszcze raz. Zdrówka życzę i szczęścia dla rodzinki w nowym tak. roku. Szczęśliwego powodzenia. I sukcesów. I... No jako streamerzy. W tej ciężkiej pracy, Seba. Tak, tak, tak. tak. No. Dobra, no. to dziękuję. Oby, oby dile wróciły. Narka.